Dzień dobry. Dzisiaj szaro, buro, od rana mokro, no i cały czas ponuro. Południe, w zasadzie od rana drobny deszczyk, teraz dopiero przestaje cokolwiek, ale jestem na miejscu, a w zasadzie to jesteśmy. Wariaczko nakarmiony, wygłaskany, teraz jeszcze dostał gryzaka i się z nim siłuje, chociaż myślę, że kilka minut i będzie po wszystkim. No dzisiaj ta pogoda taka no słaba, szczerze mówiąc. Od rana był spory deszczyk, teraz co prawda już na szczęście przestaje, więc postanowiłem, że przyjadę, co prawda znowu koło południa, ale dzisiaj na dworze za dużo roboty nie będzie. Ostatnio no spacerowałem sobie w tamtą stronę, dookoła w zasadzie, bo było fajne słońce. Zresztą, kto nie oglądał, to zapraszam tutaj na malutki skrót, takie 30-40 sekund. No oczywiście tu jest tempo razy dwa. Fajnie było się tak przejść. Słoneczko było wtedy naprawdę śliczne i fajna temperatura, więc ten spacer no, miał być godzinkę, wyszło prawie 2,5, ale tak to bywa, jeżeli pogoda jest fajna, to warto chodzić, no a zwłaszcza, że tego słońca w ostatnim czasie mocno brakuje. Także o takie spacery od czasu do czasu, na pewno jak tylko słońce się pojawi, to po okolicy będą. Mokro było, bobry narobiły troszeczkę roboty, no i przez to okolica też troszeczkę bardziej podmokła się zrobiła. No a pogoda teraz jest jaka jest, no ten deszcz, który prawie codziennie pada, aby ten jeden dzień taki fajny, słoneczny był, udało się strzelić, więc go wykorzystałem. No i tak jak zapowiadałem jakieś 2 albo 3 odcinki temu, jeżeli będzie słoneczko, to będzie spacer, był w tamtą stronę. No a dzisiaj dzień taki pochmurny, deszczowy, więc będzie ciąg dalszy remontu. Także wchodzimy do budynku, bo co dzisiaj? No dzisiaj pewnie ciąg dalszy będzie skrobania ściany. Mam zrobioną jedną najmniejszą, a jeszcze przecież sporo przede mną. Więc teraz trzeba napalić w piecu, przygrzać trochę ciepłej wody, no i ogarnąć ten kącik, bo tu przecież będzie skrzybane. Kilkanaście minut, jak już ładnie się tutaj rozpaliło, pociągnęło. Woda też w czajniku już zaczyna się robić ciepła. No garnki to jeszcze troszeczkę czasu potrzebują. Wyłożyłem też kartonami cokolwiek podłogę, no bo żeby to się nie sypało z tej ściany bezpośrednio na deski, tylko po prostu, żeby łatwiej było mi tu sprzątnąć. Przebrałem się w też brudne ciuchy, no bo wiadomo, że taka robota to zaraz się człowiek gdzieś tam umarze. No i teraz co? Trzeba pomału rozrabiać to mydło malarskie. Mam mały opryskiwacz i po prostu sobie będę spryskiwał ścianę tą ciepłą wodą. Pewnie robił będę to na kilka razy, tak żeby ta woda była za każdym razem gorąca. Jeszcze przypomniałem sobie, że mam tu radyjko, więc włączę sobie radyjko i akurat do tej nudnej, żmudnej pracy będzie. Wiecie co? Pękły 2 godziny skrzybania ściany. Rąk już nie czuję, ale chciałem to ogarnąć. Były momenty, tak jak tu, że schodziło bardzo ładnie. Momenty, tak jak tu, gdzie ta niebieska, że trzeba było się naprawdę oszorować, oskrzybać i z każdym centymetrem dosłownie walczyć. No ale pozdzierane. Uj, jeżeli miałbym być malarzem i robić taką robotę, to chyba niezłą sumę bym za to zaśpiewał, bo to nie dość, że żmudne, to jeszcze naprawdę męczące, bo tych po 2 godzinach tu już bardzo rąk nie czuję. Może jak byłoby mnie 3, to wtedy by ta robota leciała szybciej, albo co najmniej, żebym się podwoił, rozdwoił, no to wtedy by było ok. Ale samemu z taką jedną ścianą, to teraz trzeba konkretnie robić przerwę i wyjść może troszeczkę na dwór, bo widzę, że przestał padać deszcz, więc akurat można się chwilę przejść, pooddychać, no i przede wszystkim zjeść obiad. Ale tak, rozdwoić, potroić i wtedy taką robotę robić, bo samemu to naprawdę żmudne i ciężkie.
A na dworze po tym deszczyku to się zrobiło całkiem przyjemnie. Nie tylko pod względem tej temperatury, ale po prostu powietrza. To powietrze jest takie, no, z jednej strony wilgotne, ale z drugiej strony już takie jakby pachnące. Jakby faktycznie za chwilę miała być wiosna. No, bardzo na to liczę, bo i dni dłuższe, i cieplejsze, i przede wszystkim więcej by było tego słońca. Zobaczymy. No nic, zjadłem, więc teraz jeszcze jakieś 15-20 minut się trochę pokręcę po dworze po to, żeby pooddychać, znaczy pokręcimy, bo zawsze jak gdzieś idę, to oczywiście w towarzystwie. No, a potem trzeba będzie wracać dalej do skrobania tej ściany. Może jeszcze z jedną dzisiaj zrobię, zobaczę. Ale najpierw gdzieś kawałeczek w tamtą stronę, tak po prostu. Kurczę, ile tutaj wody jeszcze stoi. No nie ma kiedy to wsiąknąć, co trochę ubędzie, to znowu deszcz dowali. No i tej wody naprawdę ogromna kałuża się zrobiła. Tu w sumie jest takie mocne zagłębienie i tu jest teren znowu wyższy i to nie ma gdzie spłynąć, bo rów jest w tamtą stronę, no a tu nie ma żadnego odpływu. Dawno nie byłem w sumie w tym takim, nie wiem, zaroślach, które gdzieś tam trochę karczowałem. Tu widać w sumie to, co zaczęło też odrastać. No na szczęście nie odrasta to tak mocno i szybko, więc spokojnie, jak ta koparka kiedyś będzie, to co powyrywa. A tu sporo się w tej chwili sarenek też kręci. Zresztą widać, że są takie korytarze, ścieżki powygniatane. Więc z ciekawości, tak się mówię, przejdę. Zobaczę. O, tu widać znowu świeże ślady po jakichś rogach okorowane. No, więc zrobię sobie takie kółeczko, może przejdę tam kawałek do lasu i wrócę. Tam z daleka pasą się sarenki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk aż. No, całkiem spore statko, więc jednak w tamtą stronę nie idziemy, bo ten wariaczko, który gdzieś tu buszuje, zaraz by je wystraszył. Idziemy w drugą stronę. Chodź! Zajął się jednak czymś innym, więc ów nie zauważył i zaraz pewnie odpuści i będzie biegł dalej, ale już w drugą stronę. Z godzinkę pospacerowane i teraz już przy lampce trzeba brać się za dalszą robotę. Na pewno w pierwszej kolejności przemyję tą ścianę, żeby zmyć ten paskudny niebieski. Tu na dole też on był i ładnie się udało go odmyć, więc mam nadzieję, że pójdzie i tu w miarę sprawnie. Też oczywiście mydło malarskie. No a potem trzeba się brać za kolejną ścianę. Dobrze by było zrobić jeszcze ten fragment ściany, tutaj tak naprawdę dochodzącym do okna. No i jak starczy sił w rękach, to może też chociaż fragment sufitu. Zobaczymy. Ale dobra, pierwsze co, to zmywam. Ściana umyta. Nie szorowałem jej jakoś mocno. Po prostu chodziło o to, żeby raz wodą z mydłem zmyć ten niebieski i potem drugi raz po prostu wodą. I tak to zostawiam. Przecież i tak się będzie jeszcze tu pyliło na pewno sporo. Namoczyłem sobie też już tą drugą ścianę, którą spróbuję zeskrobać. No, chcę mniej więcej do tego miejsca, jak tu kładłem gładź po bruzdach. Ile wyjdzie, tyle wyjdzie. I może fragmenty też sufitów, też go namoczyłem. Jak będzie z sił wystarczająco, to przelecę i to. Ale nie będę już tym zanudzał, włączę się po prostu po robocie. Godzina 19. Ręce opadają, więc na dzisiaj będzie pewnie koniec. No raz, że właśnie już trochę nie mam siły, dwa, że nie mam czym wyłożyć dalszej części podłogi, a nie chcę, żeby mi się po prostu to mazało. Tu ładnie na te tektury to wszystko spada. Jest kawałek sufitu, tyle ile było podłożone tektur, no i przede wszystkim ta cała ściana. Tu gdzie były bruzdy, gdzie szedł potem tynk, a na końcu gładź, to momentami ta gładź też zachodziła na starą farbę. I powiem szczerze, w miarę się to trzyma, wcale się nie odrywa. Gdzieś tam próbowałem to skrzybać dalej, no to na siłę oczywiście
odpadało, ale jest całkiem mocne. A tutaj był, przypomnę, zwykły grunt na tą farbę, po prostu przemyte i położona gładź i się trzyma. Z tą ścianą namęczyłem się dosyć dużo, powiem szczerze. Ta poszła najłatwiej, ta tak momentami łatwiej, momentami gorzej, a to było całkiem trudno. No i skoro tu mi się mniej więcej trzyma ta gładź, którą kładłem, no to tak sobie myślę, może faktycznie kupię ten grunt szczepny, który też się pojawiał w komentarzach, który doradzacie, żeby po prostu kupić i nie zdzierać tej farby, tylko po prostu na tą farbę ten grunt szczepny i dopiero gładź. Być może tak zrobię. Nie wiem, zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądało. Jeżeli to mi ładnie wyschnie i następnym razem będzie dalej się tak trzymało sztywno i twardo, to pewnie zaryzykuję i odskrzybię jeszcze tylko tą część sufitu, którą zaczynałem. Sufit idzie dosyć łatwo, no bo tak naprawdę tu większość farby jest usunięta i łatwo odpada, więc następnym razem to dokończę. A z drugą połówką, kto wie, czy nie będzie to ten grunt szczepny i na to gładź. Na dzisiaj chyba będę kończył, bo zanim się umyję, zanim zajadę, to i będzie późna godzina. Także do następnego razu.